Minęła 18.30, Katarzyna Skrzyszowska, witam w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Nasz raport powodziowy zaczynamy od Nysy, gdzie ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw tężcowi. Są dedykowane dla wszystkich chętnych, a szczególnie dla tych, którzy mieli styczność z wodą powodziową. O tym, jak zachować bezpieczeństwo w obszarach dotkniętych kataklizmem, Izabela Zapisek. Mieszkanie pana Romana i jego żony zostało zalane podczas powodzi. O możliwości zaszczepienia się przeciw tężcowi dowiedział się w internecie, na jednym z portali poświęconych Nysie. Lepiej zapobiegać, jak leczyć. Myślę, że lepiej się zaszczepić, jak później jakieś konsekwencje w wyniku zakażenia albo czegoś. Szczepionka przeciw tężcowi może być kluczowa dla powodzian. Jest to bardzo niebezpieczna choroba. Jego bakterie wnikają przez otwartą ranę, zwłaszcza ciętą lub kłutą, ale także przez drobne otarcia. Jednak nie tylko tężca należy się obawiać. Tym, którzy potrzebują pomocy medycznej w Nysie, służy szpital polowy. Pacjenci, którzy się zgłaszają, często doznają urazów, doznają obtarć. Są to takie obrażenia, które są obrażeniami standardowo występującymi na szpitalnych oddziałach ratunkowych i z takimi też pacjentami się liczymy. Lekarze alarmują, że powódź sprzyja szerzeniu się chorób zakaźnych. Najbardziej prawdopodobne będą zatrucia pokarmowe. Mogą być powodowane przez różnego rodzaju typy salmonelli, to mogą być zagrożenia związane z szigelną powodującą czerwonkę czy wirusem zapalenia wątroby typu A. Dlatego niezbędne jest zachowanie najwyższych środków ostrożności. Jak informuje stacja epidemiologiczno-sanitarna w Nysie, należy szczególnie skupić się na trzech płaszczyznach. Pierwsza rzecz, myślę, ważna, która tutaj determinuje nasze bezpieczeństwo, to jest kwestia wody do picia, czyli to, aby woda, którą spożywamy, była odpowiedniej jakości. Druga sprawa to jest kwestia bezpieczeństwa żywności. Cała żywność, która została zalana, no niestety ona musi zostać wyrzucona. I to jest też istotna rzecz, żeby nie spożywać jakiejkolwiek wątpliwej żywności. No i trzecia rzecz, na którą należy, myślę, tu już zwrócić uwagę, to jest kwestia doprowadzenia samego stanu naszych mieszkań do odpowiedniego stanu sanitarnego. Pamiętajmy, by na bieżąco śledzić komunikaty Sanepidu oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i przede wszystkim stosować się do ich zaleceń. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. Dramat powodzi to nie tylko straty materialne, ale również trudne doświadczenie. Annogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje bezpłatną pomoc dla powodzian. Pomoc jest wprowadzona w formie całodobowej od godziny 8 do 20 w dniach poniedziałek, piątek oraz sobota 8-16. Można zgłaszać się tutaj osobiście. Mamy również dyżury nocne, na które też można się zgłosić. Jest całodobowa pomoc w formie telefonicznej. Jeśli ktoś ma potrzebę zgłoszenia się osobistego, to jak najbardziej może się tu zgłosić. Nie wymaga to wcześniejszego umawiania ani skierowania. No i jest pomoc telefoniczna, z której oczywiście można również skorzystać. Każdy, kto czuje, że tej pomocy potrzebuje, powinien zgłosić się do psychologa, żeby móc w ogóle w jakikolwiek sposób przepracować, zobaczyć, co się w nim dzieje, jakie emocje. Mogą się też pojawić jakieś traumy, żale, brak sprawczości w związku z tym, co się dzieje i tak dalej. Bo my przechodzimy przez to doświadczenie zarówno indywidualnie, czyli każdy z nas osobno, jak i całą społecznością, czyli kolektywnie. I to może mieć na nas wpływ jakby z różnej perspektywy. I teraz kwestia, żeby to doświadczenie, które się pojawiło, żebyśmy potrafili je zintegrować w sobie, zaakceptować i pogodzić się, ale też wytworzyć nowe wartości w sobie na to, by móc przezwyciężać tego typu sytuacje w przyszłości. Rosną powodziowe straty rolników. Wprawdzie część wsi w gminie Lewin Brzeski jest jeszcze pod wodą, to według wstępnych szacunków straty są już wielomilionowe. Do tego skażona ziemia i zalane plony, których nie będzie można sprzedać. Henryk Wawer. Dzięki pomocy policji i zastępcy burmistrza Lewina Brzeskiego dotarliśmy do rolników zalanych terenów. Opadająca woda odkrywa ogromne straty rolników i mieszkańców zalanych wsi.
się woda zalała wszystkie prawie pola, całą chyba wioskę Kantrowice, Wronów. No większość pól rolnych w gminie Lewin Brzeski. Są straty ogromne, niewykoszone są kukurydzy, soje, ziemniaki są jeszcze w polu. No dużo jeszcze plonów, które można było uzyskać, jest no, na polu, które zostały zalane. Mamy 20 sołectw. Znaczna część z tych sołectw została zalana kompletnie pod wodą. W najgorszej sytuacji jest jeszcze obecnie Wronów, bo tam na tę chwilę obecną woda się utrzymuje i służby nie mogą wjechać, żeby skutecznie wypompowywać wodę z tego rejonu. Natomiast mam informację, że rolnicy nawet z tych sołectw, z których nie byli zarani, posiadają swoje areały na terenach sołectw, w których woda zagościła, więc straty są olbrzymie. Woda zniszczyła nie tylko mosty i drogi, ale także obory, chlewnie i kurniki. We wsi Drogoszów woda zalała 4 kurniki, jeden nadaje się tylko do rozbiórki. W sprzątaniu rolnika wspierają przyjaciele, a od wczoraj także wojsko. W kurnikach było gdzieś około 40 do metra wody, zależy w jakim miejscu. Akurat przy kurnikach idzie stare koryto Nysy Kłodzkiej, gdzie taki nurt był, że pierwszego i drugiego dnia strażacy bali się nawet tutaj dopłynąć do wioski łodzią, bo nie dało rady przepłynąć tej Nysy Kłodzkiej, starego koryta. Dlatego później troszeczkę woda opadła. Żeśmy poprosili strażaków, że nas tutaj wprowadzili na to miejsce, żebyśmy mogli pooglądać w ogóle, co tu się stało i jak wygląda sytuacja. Na Opolszczyźnie hodowcy bydła, drobiu i trzody chlewnej ewakuowali swoje zwierzęta i zabezpieczyli się w agregaty, jak we wsi Przecza, aby nie doszło do strat z braku prądu. Tak, upadków na Opolszczyźnie wśród stad gospodarskich nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o rolników utrzymujących zwłaszcza trzodę i drób, oni już mają doświadczenie. Jeżeli chodzi o sprzątanie i dezynfekcję, to poradzą sobie z tym problemem i raczej nie będą mieli tutaj problemu z wstawieniem drobiu. W województwie opolskim woda spływa ze wsi i z pól. Z godziny na godzinę odkrywa ogromne zniszczenia. Straty są większe niż w 1997 roku. A jak sytuacja powodziowa w samym Lewinie Brzeskim wygląda obecnie? O tym Wiktoria Katus, która była dzisiaj na miejscu. Lewin Brzeski w 90% zakryty był wodą. Tutaj nawet w niektórych momentach ta woda sięgała wyżej niż do pasa. Jak sytuacja wygląda teraz? O tym już teraz brygadier Lucjan Lubaszka, oficer prasowy Sztabu Państwowej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, jak wygląda sytuacja? My to już przejechaliśmy. Widzimy, że tej wody jest mniej, ale to woda opadła czy została odpompowana? Woda oczywiście w większości opadła, natomiast wiadomo, tam na posesjach, w obniżeniach terenu woda cały czas pozostawała i w tej chwili trwają prace strażaków, różnych innych wolontariuszy, wojska, żeby tej wody jak najszybciej pozbyć się z terenu miejscowości. Ile to jeszcze może zająć? Szacujemy, że, bo w tej chwili pompujemy wodę właśnie z tych obniżeń terenu i z posesji, że to potrwa około 24 godzin plus minus, że będziemy mogli to zrobić. Następnie po opadnięciu wód gruntowych będzie można przystąpić do pompowania już z piwnic. Widać jednak, że te straty są ogromne. Mijaliśmy meble, które są na ulicy, ludzie czyszczą swoje mieszkania. Czy tutaj mogą też liczyć na pomoc właśnie Państwowej Straży Pożarnej? Jeżeli chodzi o pomoc w takim właśnie usuwaniu tych gabarytów i tak dalej, to tutaj stworzone są inne możliwości. Będzie można je, są określane w tej chwili miejsca, gdzie będzie można te gabaryty przewozić i stamtąd zostaną dalej przesunięte dalej. Tutaj znajdujemy się tak naprawdę w tym centrum całego dowodzenia. Tutaj jest mnóstwo pojazdów, sprzętu, co między innymi zostało zadysponowane tutaj do Lewina Brzeskiego. Są tu siły, środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również wojska i Wojsko Ochrony Terytorialnej. W takim razie proszę jeszcze powiedzieć, ludzie bardzo chcą pomagać. Czy Wam teraz potrzebna jest jakaś pomoc?
Jeżeli chodzi o taką pomoc humanitarną, to tutaj uzyskałem informację, że mamy już tego naprawdę dużo. Także mówię, w tej chwili już nawet nie mamy gdzie tego mieścić. Natomiast jeżeli chodzi o taką pomoc ludzką, jeżeli chodzi o pomoc w sprzątaniu, porządkowaniu, można przyjechać, ale mówię, najlepiej tutaj z kimś konkretnie ustalić sobie, ewentualnie dojechać i z mieszkańcami można pomagać im w tych pracach. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Wszystko to, co jest potrzebne w tych miejscach dotkniętych powodzią, znajdą państwo na stronach internetowych bądź mediach społecznościowych, między innymi właśnie gmin, które zmagają się teraz z tą wodą, która już właśnie powoli opada. To jest bardzo dobra informacja. Jeżeli chcą państwo pomóc, można oczywiście, ale proszę sprawdzić, co na ten moment jest po prostu potrzebne. Wszystkie produkty rolne, które miały styczność z wodą powodziową, muszą być poddane utylizacji, mówił minister Czesław Siekierski. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, iż należy być świadomym, że pomoc, jaką otrzymają rolnicy, nie będzie w stanie zrekompensować wszystkich strat. Był jasny przekaz i to prosimy, aby wszystkie służby te pilnowały, że to, co zostało, ma styczność z wodą powodziową, nie nadaje się do jakiegokolwiek użycia, oprócz utylizacji czy jakiegoś tam przemysłowego przekazania. Także mamy świadomość, że musimy inaczej postępować w stosunku do tych gospodarstw przez kolejny rok albo nawet dłużej, bo zostały zachwiane, jeśli chodzi o strukturę zasiewów, możliwość korzystania z ekoschematu, to wszystko trzeba przewidzieć. Oczywiście na szczęście nie ma tu dużych strat, jeśli chodzi o związane z powodzią, jeśli chodzi o zwierzęta, natomiast jest problem bezpieczeństwa, bo mogą się pojawić określone choroby. To też trzeba brać pod uwagę i te sprawy bardzo wyraźnie monitorować. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie map satelitarnych ustaliła powierzchnię gruntów rolnych, które uległy zalaniu wskutek powodzi. To jest 68 tysięcy hektarów łącznie na całym terenie, z czego w skali całego kraju, nie tylko województwa opolskiego, z czego około 25 tysięcy hektarów to są te tereny na stanie klęsk żywiołowych, gdzie występuje ta produkcja roślinna, gdzie będzie potrzeba rekompensaty. Razem dla Was to akcja, podczas której wszystkie oddziały Telewizji Polskiej wraz z widzami angażują się w pomoc oraz zbieranie darów dla ludzi poszkodowanych w powodzi. Dziś konwój pomocy z poznańskiego oddziału dotarł do Głubczyc. Zbieramy to, co jest najbardziej potrzebne, czyli zbieraliśmy chemię przede wszystkim. No i teraz miotły, jakieś szmaty, też farby już, bo wiadomo, że tutaj już zaczyna się odbudowa, więc to wszystko z Poznania przywozimy tutaj na południe Polski. Dzisiaj mamy 4 samochody i przyjechaliśmy tutaj do Głubczyc, następnie idziemy do Prudnika i do Bardo. U nas w oddziale się angażuje, tak powiedzmy, prawie cały oddział, do tego jeszcze do Rady Osiedli w Poznaniu, szkoły, które są pod patronatem właśnie naszej fundacji TVP. Czyli zbierają u siebie, później odbieramy i tu przywozimy. Odzew społeczny jest bardzo duży, ruch społeczny. Dojeżdżają do nas transporty z wodą, z środkami czystości, z takimi przedmiotami pierwszej potrzeby. Później tutaj w zasadzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego rozdysponowuje. My w zasadzie pomagamy to przepakować, utworzyć paczki, żeby to trafiło już do osób potrzebujących, głównie na terenie pogranicza z Republiką Czeską, gminy Głubczyce i gminy Branice. Nasza akcja przekracza granice. Pomoc dla powodzian płynie także z zagranicy. Dary zbierano choćby w Wilnie, o czym Aldona Polońska. Znajdujemy się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który się mieści przy ulicy Nowogorduko, czyli przy ulicy Nowogródzkiej 76. Właśnie tu od kilku dni jest prowadzona akcja Razem dla Was. Jak widać tu za mną, mieszkańcy Wileńszczyzny hojnie przynoszą dary. Są to rzeczy, artykuły spożywcze, artykuły, środki czystości, higieny osobistej, czy też na przykład jakieś sprzęty, powerbanki, latarki, baterie, czy nawet kalosze. Są to osoby empatyczne, które monitorują sytuację w Polsce, które chcą się solidaryzować i wesprzeć tym, czym mogą, nawet tym małym gestem. A dlaczego to robią? Na to pytanie odpowie Ryszard Trotkiewicz, redaktor i wydawca TVP Wilno.
Polacy dobrze pamiętają, Polacy na Litwie dobrze pamiętają czas odzyskania niepodległości, kiedy Sowieci zamknęli na przykład wszystkie redakcje dziennikarskie, to sprzęt, maszynki do pisania, wszystko co było potrzebne, tajnie i halo z Polski. Wszyscy pamiętają pierwsze lata niepodległości, kiedy brakło pracy, nie były marne zarobki i też jechała pomoc z Polski, masowo po prostu jechała z Polski. Teraz każdego roku na Boże Narodzenie, na Wielkanoc też z Polski utrzymujemy najbardziej niezamożni otrzymują paczki z tego samego Wrocławia. Dlatego Wilno tym gestem pokazało, że umie nie tylko brać, ale i dawać. W tym momencie warto też zaznaczyć, że na apel TVP Wilno zareagowały też inne litewskie media, czy to rozgłośnie radiowe, telewizje, portale, którzy też nagłaśniają, mówią o tej akcji i też wspierają Powodzian dzięki tej akcji Razem dla Was. Wesprzeć Powodzian, wesprzeć osoby dotknięte tą tragedią, tym żywiołem można na kilka sposobów. Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, można przynieść dary, jakieś artykuły potrzebne dla Powodzian, a drugim sposobem to pomoc finansowa. Tu jako TVP Wilno nie zbieramy pieniędzy gotówką, natomiast ci, którzy chcą wesprzeć finansową, mogą zrobić przelew na międzynarodowe konto Fundacji Telewizji Polski. Nasza akcja Razem dla Was potrwa tu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie do końca miesiąca, czyli do 30 września. Z Wilna Edona Poleńska, TVP Wilno. A co najbardziej potrzebne jest obecnie powodzianom? O tym Hanna Chonisz. Po przejściu fali powodziowej czas na falę dobroci i pomocy. Powodzianie potrzebują wszystkiego. Przede wszystkim tych pierwszych produktów potrzebnych, czyli wody, rzeczy do jedzenia. Natomiast później, kiedy właśnie pogoda sprzyja, czas na wielkie sprzątanie. A do sprzątania potrzebne są odpowiednie narzędzia. Na pewno gumowce, na pewno miotły, na pewno łopaty. Także takie do odgarniania śniegu, ponieważ one bardzo dobrze zbierają muł popowodziowy i ten szlam, który zgromadził się na podwórkach, czy w piwnicach, czy w mieszkaniach. Potrzebne są również specjalistyczne rękawice, czy takie do prac ogrodowych, czy gumowe, takie długie, mocne, po to, aby właśnie chronić się przed kontaktem z tym skażonym szlamem i wodą, aby nie doszło do jakiegoś zakażenia. Potrzebne są oczywiście agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, pompy, ale także środki do dezynfekcji, aby właśnie te mieszkania, te powierzchnie, które miały kontakt ze skażoną wodą, odkazić, aby nie zagrażały i nie stwarzały właśnie później sytuacji, w której ktoś będzie chorował, gdzie zakazi się bakteriami, czy będzie mieć kontakt na przykład z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Środki do higieny, środki do dezynfekcji, ale także produkty, które mają długi termin ważności. Na pewno przydadzą się powodzianom w budowaniu tego nowego życia, w właśnie powracaniu do takiej w miarę jakiejś normalności. Jeśli chodzi o te duże sprzęty, jak agregaty, myjki, osuszacze, to drogie sprzęty. Jedne kosztują kilkaset złotych, inne kilkadziesiąt. Dlatego warto zorganizować się w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół czy w zakładzie pracy, zrobić taką zrzutkę, zakupić sprzęt, który posłuży nie tylko jednej rodzinie, ale często wielu rodzinom, a nawet całej małej miejscowości. Warto pomagać poprzez TVP 3 Opole. Organizacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy i mieszkańcy wielu miast wspierają powodzian ogromnymi dostawami żywności i środków chemicznych. Samorządowcy apelują, czas, aby spontaniczną pomoc zamienić na działanie celowe i skoordynowane. Henryk Wawer. Ogromna pomoc z całej Polski płynie m.in. do Głuchoła, z Nysy i Lewina Brzeskiego. Wzięliśmy trochę miotów, środek czystości, rękawiczek, żeby wspomóc naszych tu krajan ze Skorogoszczy i pomóc w sprzątaniu i utrzymaniu czystości i wszystkiego. Temat związany z transportem, dlatego no, mam z uwagi, że mamy taki samochód dostawczy, no, udzielimy wsparcia. Zapakowaliśmy w Gliwicach z magazynu Caritas, przewieźliśmy go do Opola, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu w Opolu to zostawiać i bezpośrednio tutaj do Was to przywiozłem. Ofiarność zaskoczyła organizatorów pomocy na zalanych terenach. Organizacją rozdziału darów zajmują się nie tylko ośrodki pomocy. Aktywnie wspierają ich mieszkańcy, organizacje społeczne, wiejskie centra pomocy i sołtysi. Niesamowite poruszenie, pospolite ruszenie z pomocą. Wszystkim, naprawdę wszystkim darczyńcom, no, wielkie serducho, bo to jest, no, niesamowita akcja.
bardzo nas ludzie wspierają. W ogóle nie spodziewałam się takiej reakcji z całej Polski. Zjeżdżają nawet ze Szczecina. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Zostaliśmy objęci niesamowitą opieką. Jest dużo wolontariuszy. Jesteśmy tutaj cały czas na okrągło. Wydajemy jedzenie. Jest wojsko. Miejski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu odwołał swobodnie spotkanie koleżeńskie i składkowe pieniądze, ponad 4000 zł, przeznaczył na pomoc dla powodzian, m.in. w Głuchołazach. Zarząd postanowił te pieniążki, które zebrałem na spotkanie piknikowe na sobotę 21 września, przekazać to dla powodzian. Samorządowcy apelują, aby skupić się teraz na skoordynowanej i konkretnej pomocy dla powodzian. Już mamy wszystkie magazyny napełnione, więc tych ludzi potrzebujących przez jakiś czas jesteśmy w stanie zaspokoić. W tej chwili najważniejszą sprawą dla wszystkich tych, którzy ucierpieli, to są agregaty, tam gdzie nie możemy jeszcze uruchomić prądu, i osuszacze. Myjki ciśnieniowe. I rzeczywiście wody, żywności i środków chemicznych jest tak dużo, że niebawem będzie problem z magazynowaniem. Trzeba zrobić wszystko, aby dary nie zostały zmarnowane. Dlatego samorządy proszą, aby dostawy środków pomocy i ich transporty uzgadniać z jej organizatorami. Niestety nie wszyscy przejawiają empatię wobec powodzian. Opolscy policjanci złapali szabrownika, który okradł w Nysie wolontariuszkę w czasie, gdy ta pomagała wzmacniać wały przeciwpowodziowe. Funkcjonariusze z Opola przekazali mężczyznę nyskiej policji. Łączne straty to ponad 2000 zł. 36-latkowi grozi do 5 lat więzienia. 18 września tego roku, gdy mieszkańcy Nysy walczyli na wałach, aby ocalić swoje miasto przed nacierającą wodą, była wśród nich wolontariuszka. No wiadomo, jak wygląda takie miejsce działań. Zostawiła swój plecak nieopodal i skorzystał z tej okazji mężczyzna, który miesiąc temu wyszedł z zakładu karnego. 36-latek zabrał z tego plecaka telefon należący do wolontariuszki, wartościowe przedmioty, portfel, łączne straty na ponad 2000 zł. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu ustalili tożsamość tego mężczyzny, zatrzymali go, przekazali policjantom z Nysy, gdzie będą podejmowane dalsze kroki, a mężczyźnie za ten czyn grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 5. W niewielkiej miejscowości Chomiąża w powiecie głubczyckim, dotkniętej przez powódź, niezwykły policjant pan Łukasz uruchomił lawinę pomocy, która dotarła do najbardziej potrzebujących. Wielu mieszkańców Chomiąży ucierpiało. Wśród nich jest blisko 90-letnia pani Kazimiera, która mogła liczyć na pomoc zapoczątkowaną przez policjanta bohatera, pana Łukasza. Nasz policjant bardzo zaangażował się w pomoc dla tej pani i zorganizował tutaj wspólnie z innymi policjantami taką inicjatywę, by odwiedzić nasze pobliskie sklepy. I pani już w najbliższym czasie, jutro bądź we wtorek, otrzyma meble, które, no jak macie państwo pogląd, widok, zostały wszystkie uprzątnięte. Pan Łukasz wciąż zabiega o to, aby zapewnić starszej pani warunki godne do życia. Jak podkreśla, jest gotów, aby nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Czynimy działania, żeby doprowadzić ten dom i warunki w nim panujące tej osobie do takich, żeby mogła godnie tutaj funkcjonować. Na pewno w dniu jutrzejszym będziemy tutaj montowali kuchnię. Jest już kuchenka gazowa, jest lodówka, będzie jutro też zamontowany zlew. W gminie Głubczyce dotarliśmy na pewno do wszystkich ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Jeżeli by ktoś chciał, to też pomożemy. Sama pani Kazimiera twierdzi, że pomoc policjantów jest nieoceniona. To nawet nie ma co jak opisać, jak pomagają. Nie można sobie tego w głowie obrazić, żeby tak pomagali. Policjanci pomogli wszystkim mieszkańcom, których dotknęła tragedia powodzi. Pomoc przez policję wygląda tak, że byli bardzo uczynni, bardzo pomocni, bardzo pomagali. No i pomagają do tej pory, od samego początku powodzi. Ktoś tu jest, policja tu przyjeżdża i pomagają. Wczoraj mi pomogli wysprzątać, tak samo. Bo w garażu było tyle błota. Starszy aspirant Łukasz Kluk zapoczątkował lawinę dobra dla tych, którzy nie byli w stanie sami prosić o pomoc. Karolina Urban, Kurier Opolski. Powódź nie oszczędziła także zwierząt. Wiktoria Marszałek odwiedziła tych powodzian, którym los czworonogów nie jest obojętny.
Pies Jumbo, którego walkę z żywiołem na moście w Głuchołazach śledziła cała Polska, stał się symbolem ratowania zwierząt. Jego życie i wielu innych zwierząt udało się uratować dzięki wolontariuszom z Opolszczyzny, ale nie tylko. Tak naprawdę wolontariusze przyjeżdżają z całej Polski. Są to osoby prywatne, które z dobrego serca przyjeżdżają i pomagają. W piątek wieczorem zaraz po pracy, po prostu żeby przydać się do czegokolwiek tak naprawdę, bo wyglądało to wszystko dosyć dramatycznie. Jakby była potrzebna pomoc dosłownie każdego rodzaju i na to się też nastawiliśmy. Niestety nie wszyscy podczas ewakuacji myśleli o ratowaniu również swoich podopiecznych. Myślą tylko o tym, żeby uciekać, swój jakiś dobytek wziąć, zapakować do torby, nie wiem, i uciec, a te zwierzęta zostają. Było zgłoszenie, że dwa psy są na terenie posesji, na łańcuchach o długości 1 metra. Pojechaliśmy tam z mężem i faktycznie te psy były, tylko zdążył ten pan zamknąć je w domu, gdzie zostały otwarte okna. Wielka woda pokazała też, jak potężna jest ludzka troska o tych, którzy sami o pomoc prosić nie mogli. Teraz, kiedy woda już opadła, polegają na zabezpieczeniu zwierząt, które zostały jednak mimo wszystko po powodzi i ucierpiały w niej. Skupiamy się teraz głównie na kotach działkowych, skupiamy się na zwierzakach, które są właścicielskie, a jednak mimo wszystko nie ma do nich dojścia i potrzebują również pomocy. Trwają też odłowy kotów, które gdzieś tam ucierpiały podczas tej powodzi, nie jadły przez kilka dni. Pomoc docierała także do większych zwierząt. To było straszne, ponieważ jak myśmy tam wchodzili, te konie były w takim popłochu, że próbowaliśmy im podać jakieś środki, żeby je troszeczkę uspokoić, a to wszystko trwało. A w momencie, w którym się woda do nas podnosiła, one też odczuwały taki nasz strach. W dramatycznej sytuacji znalazło się również schronisko w Konradowej. Wszystko odbywało się przy bardzo silnych opadach deszczu, po ciemku, w nocy. Woda rosła w oczach, Tylko dzięki pomocy to z Opole i strażaków, burmistrz Rymasz po prostu był tutaj z nami i tylko dzięki nim udało się uratować wszystkie psy. Ja nie umiem wyrazić, bo uważam, że zwykłe dziękuję to jest zdecydowanie za mało. Ludzie się rzucili nam na pomoc i to jeżeli chodzi o pomoc taką rzeczową, oczywiście jak najbardziej, ale przede wszystkim potrzebowaliśmy tych rąk do pracy. Teraz najważniejsze, aby uratowane zwierzęta odnalazły kochające domy. Wiktoria Marszałek, Kurier Opolski. Tym materiałem kończymy główny serwis. Zaraz po nim na naszej antenie program TVP3 Opole w chmurze i prognoza pogody. A na kolejne wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy o 21.30. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.